Hej, z tej strony Eleven, a to są ponownie króliki. Kurno, obiecałeś mi coś, spłoniesz jak Fazbear's Fright, zanim ktoś ci jednie Avada Kedavra na rynku. Z tej strony Eleven i Foxy. Hejo, też was kocham, subskrybujcie mnie, mój kanał jest w opisie. A to są ponownie króniki Elevena. Więc, tak, dostałem od RKS-a kilka rad, napisał do mnie, żebym się lepiej rozejrzał po tych jaskini złych snów, bo połowy tutaj nie ogarniam. Jest też jakiś sposób na odleczenie swoich towarzyszy, z tego co wiem. Szczególnie, że można prawdopodobnie znaleźć kryształy, tak jak w kosmosie Elevena 1 i 2, nie jestem pewien. Aha, tu musimy chyba potem wrócić, jak znajdziemy klucz. Dobrze, rozejrzymy się dokładniej. Postaramy się znaleźć coś ciekawego i postaramy się to przeżyć, co będzie ciężkie. Z tego co słyszałem w ogóle, to można jeszcze z tej jaskini wyjść spokojnie i dokończyć ją potem. Tam nie wprowadzono w błąd. Dobra, siekiery dalej nie mamy. Tu jest skrzynka, znalazłeś pomidora. Pomidor to mi dużo nie da, to jest szybkie. Shit! Szlag! Koziruk! Dobra, trzeba teraz ogarnąć, jak to wszystko działa. Magia, ziemia, albo nie, ciemność. Zabieramy manę przeciwnika, mamy sporo many, ale to weźmiemy sobie magia, światło. A tu jest gąsienica, to jest to, oh god. Przedmioty, pomidor na Foxiego. Dobrze, widzisz? Lubisz pomidorki? Gardzę nimi jeszcze bardziej niż tobą. Lubisz czy nie lubisz, to będziesz jadł. Nie... Ta muzyka się zatrzymała, nie byłem pewien, co się stało. Okej. To sporo zabiera, że zabieram... O, tu jest kryształ. To dobrze wiedzieć. Najpierw zapiszemy, bo chcę zobaczyć, czy jego można użyć kilka razy. Na pierwszym slocie, niechaj będzie. Tak. W pełni odnowione! I można tego chyba użyć jeszcze raz potem, także spoko. Okej! Ciśniemy! Hura, yupi. Najszczęśliwsze chwile mojego pluszowego życia. Padło ci na mózg, prawda? Czy ty musisz być taki agresywny do mnie? Co ja ci takiego zrobiłem? Urodziłeś się, śmierdzisz. I to najważniejsze. Wybijasz się na grach ze mną jak na pieprzonej trampolinie. Dobra, zatrujcie światło, spróbujmy tym światłem cały czas, bo to fajnie działa na nich. Pięknie, coraz lepiej nam idzie. I chyba w ten sposób pokonaliśmy wszystkich przeciwników z niebieskimi pomyczkami w okolicy, więc możemy wrócić teraz do tego kolesia i może da nam klucz. Może! Cześć. Jeszcze nie wszystko. Dobra, poszukamy ich. Niechaj będzie. O, kolejny. Tu ktoś jeszcze jest. Ocena 5! Wow! Świetnie nam poszło. Tym razem było jeszcze lepiej. Jeszcze piątki nie miałem. A ty kim, chłopie, jesteś? Nie wiem, skąd tu się wziąłem. Ale praca sama się nie wykona, nieprawdaż? Sprzedawca. A! A! Zielska, bierzemy. 3 zielska za 60. Wiecie, kupimy sobie 2 chwilowo. Aureola. Zwiększę maksymalne HP o 400. Naddźwiękowe buty, mistyczna bransel. Wow, ale staw, koleś. Tutaj chyba nie możemy, możemy, a tu nic nie ma. Okej. Dobra, to wygląda fajnie. Chyba teraz wybiliśmy wszystko, jakieś niebieskie pomyczki. Ja wolę się iść odleczyć zanim, a może zerknijmy tu na górę jeszcze, bo pewności nie mam. Ale stąd chyba kiedyś wracałem i szedłem i coś tutaj mnie już zaatakowało. Nie, tam jest jeszcze pomyczek, dobra. Więc najpierw, po pierwsze, priorytety. Kryształ, a potem zawalczymy. Okej, ja pójdę najpierw odwiedzić kryształ. Tak. Yes. Czujesz to? Niby co takiego? Jesteśmy odnowieni. Pełni sił. Pełni mocy! Pełna to jest twoja dupa, bo czuję stąd, że świstak już opuszcza swoją norę. Okej, o. Kolejne klepanko! Bang! Kolejny! Pięknie. Kolejna czwórka. Czy coś jeszcze tutaj będzie? Tu pewnie będzie jakiś mistyczny boss tej jaskini, bo nie może to być tak sobie po prostu, prawda? Jak ja mam pokonać wszystkich, on to po... Nie może tędy przejść.
What? Jeżeli on... Ja nie wiem, czy siekiera do tej pory je... Jeżeli to nie wszystko, wrócę do kolesia i powiem, że to nie wszystko, to znaczy, że muszę iść znaleźć siekierę. A może tutaj coś jest? Tu jest jakaś dro... No właśnie. Fuck. Okej, nie będzie źle, myślałem, że będzie gorzej. Światło na tego kolesia, seria pięściami tutaj, ciemne wieki na to coś, niechaj będzie. Pokonamy ich? A jak, skopimy im dupę. Okej, spoprałem to totalnie, niech będzie, ale pokonaliśmy i tak, no czwórkę nawet. Więc chyba nie jest źle, ilość kolejek się tutaj też liczy, więc... Siekiera! Zajebiście! Teraz mogę pościnać te wszystkie małe drzewka, które blokowały mi przejścia! Ja nie mam nic do drzewek. Zaraz, ale to też oznacza, że muszę wrócić się do kolesia, który ma sklep, ponieważ jest więcej pomników, które muszę pokonać. Uch, czuję się, jakbym spadł z wysokości stołu. To jest to główne wejście. To jest zetnij. Okej. W co myśmy się wrąbali? Zdobyłeś nowego partnera, gratulacje. Okej, to nie jest źle. SCP-049. O, koleś. O, stary. Paraliż, leczenie, zły dotyk. Łooo, zły dotyk. Aha. Dobra, z kolejnym kolesiem w party to zawsze będzie trochę prostsze. Warto było chciąć tam to drzewko najpierw, zanim przeszliśmy tutaj. Bo tutaj jest kolejne. Ścinamy i walczymy z jednym płomieczkiem, zobaczymy najpierw, co jest w skrzyni. Znalazłeś klucz. Ta kula powinna zadziałać jak klucz i otworzyć drzwi pilnowane przez płomyk. Dobrze, okej. Więc teraz jest nas czworo. Po pierwsze światło tradycyjnie tego kolesia. Myślę, że polecimy tradycyjnie sobie na tych typach, a zobaczymy, co on ma. Paraliż, umiejętność, która paraliżuje przeciwnika. Atak, który zabiera manę przeciwnika. Zły dotyk, przez 5 kolejek przeciwnik będzie atakował siebie i swoich sojuszników. Ło, to jest dobre, ale trzeba to zapracować, żeby to najpierw odblokować. Leczenie odnawia 40% maksymalnego HP. Tego sparaliżujmy chwilowo może, żeby on nie bił naszych, póki my bijemy drugiego kolesia. To brzmi sensownie. Okej, okay, już mam jakąś taktykę. Światło. Wola walki, niech będzie atak, atak. Uwaga ludzie, mistrz strategii na pokładzie. Wiem, że te ataki mało co robią, ale... Minus paraliż, czyli magia idzie tutaj, jeszcze raz. Myślę, że ty sobie możesz koniczynkę machnąć. Ty zresztą też. SCP magią, ciemność, kradnie manę przeciwnika, paraliż. Też sparaliżujmy tego, jeżeli się uda w ogóle. Udało się, jest całkiem spoko. Knockout. Światło. Niebieska puszka, co się będziemy. I potrójne cięcie. I atak. I coś czuję, że on tym razem tego nie przeżyje. Paraliżu też mu trochę damy, jeżeli będzie chciał bić. I myślę, że światło go spokojnie dobije, bez żadnego zużywania many z naszej strony. Świetnie, knockout. Piątka! Idzie mi coraz lepiej! Uczę się nowych rzeczy. Uczymy się nowych rzeczy, okej, dobrze, uczymy się. Jest dobrze. Więc zapiszmy sobie, jakbyśmy mieli dostać jakiś hardy wpierdziel tutaj przypadkowo. Wracajmy do... Najpierw do tego kolesia, co da mi coś, jak pokonam wszystkich, a potem z kluczem będziemy mogli wracać do czerwonego pomyka po lewej. Tak. A co to? Chłe, 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 wpierdol niespodzianka. Wygląda jak... Znalazłeś krótkofalówkę. Łe, słabo. Ciekawe tylko, na co mi krótkofalówka?
Tu się coś zdarzy, jakiś chory shit, że ja dostałem krótkofalówkę nagle? Po pokonaniu wszystkiego? Coś jest nie tak. A więc zapiszmy sobie grę, jakby co. Udało ci się, oto twoja nagroda. Otrzymałeś kartę ataku mieszaniec 1. Przedmioty. Mieszaniec 1. Zwiększa atak, magię i szybkość 25. Myślę, że... Dobra, damy tę kartę SCP tutaj, niechaj będzie. Niech tak zostanie. Uleczymy, no może nie trzeba na razie tego zużywać. Zobaczymy potem, dobra. Te gwiazdki co oznaczają? Mamy dwie gwiazdki oznaczają postacie i teraz... Nie. Co oznaczają te gwiazdki? Znalazłeś klucz, gratulacje. Haha! Element górą! Dobra, pomyczku, przepuść mnie. I tutaj dochodzimy do nieprzyjemnych wiadomości. Nie myślałeś, że to będzie takie łatwe, co? Muszę cię skasować. You fucking what, mate? You fucking what? Przygotuj się na śmierć, ty nie chowaj się, spokojnie. Damy radę, nie panikuj. Easy. Ja się niczego nie boję, zamknij mordę. Witaj. Więc po pierwsze myślę, że światło będzie w sam raz dla ciebie, Joano. Mogłem się uleczyć. Fucking hell. Dobra, spróbujmy się odleczyć inaczej. Wola walki, to przynajmniej mocno cię uderzy. Potrójne cięcie. I zabierzemy ci trochę many. On jest nietykalny. Nietykalny? To ja już mogę wystawić tabliczkę out of order. Ale czy SCP zabrał mu manę? Nie zabrał. Zatrucie. Przedmioty, może się odleczmy. Możesz jej używać jedynie podczas walki. Użyj mi krótkofalówki. Cokolwiek to robi. Nie, nie. Zaraz, Eleven. Ty użyj krótkofalówki. Ty się odlecz. Ty też się odlecz. A ty spróbuj mu znowu zabrać manę. Proszę, błagam, ktokolwiek! Halo? Zaraz, czy to... Jasu? Kogo się spodziewałeś dzwoniąc pod mój numer? Ja użyłem krótkofalówki, skąd miałem wiedzieć, że... Tak, po prostu tak. No nie, to z tej strony. Tak. Dobra, nie uciekaj! Nieważne! Jasu, potrzebuję twojej pomocy! To nie może poczekać? Nie, potrzebuję twojej pomocy teraz! No dobra, ja tu właśnie robiłam czystkę na grupie, Banhammer poczekaj. Grupa ważniejsza, nie? Banowanie ważniejsze! Bez mnie tej grupy by nie było! Jak pokonać Joano z Raymana dwójki? Kogo? No tego strażnika z jaskini złych snów, duży i zielony, wygląda jak Mike Wazowski z... On wygląda jak Mike Wazowski. On wygląda jak Mike Wazowski. Z Potwory Spółka. Nie wiem, ty tu jesteś specem od Raymana. Błagam, nie wiem, poszukaj czegokolwiek. Dobra, daj mi chwilę. Jasu? Jestem. Celuj w jego kapelusz, to jest jedyny słaby punkt. Aha. Nie lubię ataków piorunem i wodą. Ziemią i lodem bym go nie atakowała. Świetna rada, ty nie masz jak celować. Okej. Dzięki, mam u siebie dług. Spoko. Co tak będziesz czegoś potrzebował, tylko nie teraz. Manhammer też potrzebuje trochę miłości. Ja zobaczyłem coś złego. Swoją twarz w podglądzie na kamerze? Tak. Rayman padł, to słabo. Nie atakowalibyśmy go ziemią i lodem. Więc atakujmy światłem. Spróbujmy jeszcze raz. Nie krótkofalówka. Well, odnawia 200 many. Niech będzie, może coś zrobisz. Spróbujmy teraz mu coś zabrać. Coś się udało zrobić, ale ziemia mu najwięcej zadaje obrażeń. Może ja nie doczytałem, może atakować wypada ziemią.
Fak, za skurde, nie bój się, spokojnie. Fak, teraz spokojnie, czy ty słyszysz samego siebie, człowieku, nie wciśniesz mi kitu w plusz. Załatwimy go tak. Nie wiem jak. Nie lubię ataków piorunem i wodą. Z ziemią i lodem bym go nie atakowała. Czyli nie lubię ataków piorunem i wodą. Wodą i piorunem atakować. Woda i piorun, okej. Woda. Czy ja mam cokolwiek z wodą? Jest zatruty, więc spróbujmy może na hama światło, co? Może to coś da. Rayman, zdolności, niebieska puszka. Ty musisz to, musisz tymi puszkami nawalać, okej. Niestety wychodzi na to, że muszę go atakować ziemią, bo nie mam nic innego. Rayman nie ma jak odnowić swojej woli czy cokolwiek. Tym nic nie zrobisz, nie zaatakuj normalnie, obrona. Szlag. Siedź tam spokojnie, nic nie będziesz widział, będzie wszystko dobrze. Nie patrzcie. Co gdzie? SCP, wstawaj. Padłeś, prawda? Nie. Nie, wcale nie. Nie, tak się nie stało. Nie, jest okej. Kłamiesz? Nie, skądże? Skąd ten pomysł? Nie rozumiem. Coś ukrywasz? Nic. Co ty słyszysz? Nie, nic. 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 Spróbujmy już, nawet nie wiem czemu to robię. Okej, to nasza jedyna szansa chyba. Zatruj się jeszcze raz, niebieska puszka. Atak, atak. Okej. Magia. Światło. Przedmioty, koniczyna. Magia, nie magia, atak. Nic nie da. Światło jeszcze raz. Ciemne wieki, żeby go oślepiło, obrona. Jest! Światło. Niebieska puszka, ciemne wieki. Atak. Na całego. A to nie wszystko? Powinien leżeć! On powinien leżeć! Ej, spokojnie, zaraz będzie leżał, ale... Ej! Nie rób tak. Papa? Oh yes! Yes! Już po wszystkim. Tak! Jest po wszystkim! Możesz patrzeć, patrz! Wygraliśmy! Żyjesz! Żyję i ja, żyję i Rayman. I doktor. Doktor Plaga. Wygląda jak kreten. Przestań. Jesteście razem w drużynie, powinni... Będzie moim negusem. Najważniejsze, że go pokonaliśmy, okej? Jesteś silniejszy niż myślałem. Możesz przejść dalej. Odblokowałeś możliwość używania krótkofalówki. Używaj jej w trakcie walki, aby kontaktować się z Yasu. Yasu opowie ci o mocnych, słabych punktach przeciwników oraz doda wpis do bestiariusza. Okej. Jej! Więc zapiszmy naszą grę. Mamy kilka dolarów, powinniśmy je wykorzystać zanim chyba weźmiemy co weźmiemy, ale wzięliśmy od razu. Znalazłeś diament. I co diament robi? Co diament robi? Do ukończenia gry wymaganych jest zebranie 5 takich diamentów. O, oh, I see. I see what you did there. Right there. What? Czy to znaczy, że możemy już wyjść? O! Oh. Więc to był nasz koniec rozdziału, wystarczyło przejść, okej. Okay. Never mind. Tak się cieszę, że jesteś tu ze mną. O, dlaczego miałby mnie tu nie być? Nie wiem, po prostu... Boję się, że mogę cię stracić. Nie chcę się stracić, nie opuszczaj mnie. Cii, nie martw się. Czy
przypominasz sobie, ile razy tak jak dzisiaj spotykaliśmy się na brzegu tego morza? Tego nie da się policzyć. W tej chwili da się policzyć, tak? A ja zapamiętam każdą z nich jako niepowtarzalne. Piękne przeżycie. Dlatego właśnie cię kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Nie mam zamiaru cię opuszczać. Nigdy. Razem do końca świata. Kochanie? Tak, najdroższa? Czy pamiętasz, ile lat już jesteśmy razem? Oczywiście, dziś mija nasza trzecia rocznica. Ale najpiękniejsze 3 lata mojego życia. Razem na zawsze, tak? Razem na zawsze. I jeszcze dłużej, najdroższy. O kogo chodzi? O kogo chodziło? Rozdział 2, początek. Och, witaj Elevenie, mam dla ciebie nową wiadomość. Niestety w tym demie nie znajdziesz już niczego nowego. Chyba. Mimo to możesz porozglądać się po świecie gry, nie będę cię zatrzymywał. Mam nadzieję, że nie możesz się doczekać pełnej wersji tak bardzo jak ja, RKS. Dobra, zatem wygląda na to, że to jest koniec, tej dymówki, pusto. Tu już nie jest do roboty, ale interesuje mnie to te 3 kropki i chyba. Nie uciekaj znowu, co? Połóż się i odpocznij. Dziękuję wam wszystkim, kochani, jesteście najlepsi. Posprawdzajmy, czy czasami nie jesteś jeszcze otwarte. Tak całkiem przypadkowo. Mówiłem? Okej. Bo wiem, że do każdego z tych domków będzie można wejść w pełnej wersji. To mi RKS pisał. Więc możemy się chociaż porozglądać. Tak sobie, po prostu. Coś z tym drzewkiem jest nie tak? Wydaje się takie ładne. A wszystkie są takie ładne, nieważne. Zaraz, dostałem siekierę, więc może to oznacza, że mogę przejść gdzieś tam dalej, by tam była potrzebna siekiera. Spróbujmy. Worth it. Biegnij. Schodami na dół. A cóż to, droga południowa. I wszystko zablokowane. Znalazłeś złotego muchomora. Jak? Nie wiem. Chyba nie jest mi się dane dowiedzieć. Co mi złoty muchomor? Bardzo rzadki, wyliony przez koneserów, może być sprzedany za bardzo wysoką cenę. O, świetnie. Więc widzę, więcej sekretów nie odkryjemy tutaj. Mogliśmy chyba tylko to zobaczyć. Chyba nic innego związanego ze ścinaniem drzew tutaj nie było, więc nasza siekiera na mnie... A zaraz, czekajcie! Nie, mylę się! Jeszcze była siekiera na dole! Jeszcze coś było z siekierą na dole, zobaczymy! O, niebieskie pomyczki, o jak słodko. To było ten tutaj, czy...? Tutaj! To też rzetne. Okej, kolejny nowy teren. Ale czy coś tutaj znajdziemy ciekawego? Jakieś może dalsze małe rozwinięcie historii? A, tutaj trzeba będzie młotka teraz użyć i znaleźć. Tu kolejny dungeon nowy. Jakiś typ, który nam podpowie coś? Jakaś mała podpowiedź? Czegokolwiek? Czego się możemy spodziewać? Zakazane bezdroża i to jest z jakiejś innej strony chyba. Znalazłeś zioła, przydatne, bardzo. Więcej przeciwników, na których można expić, okej. Więc to jest ten teren tutaj, który znamy. Nie do końca, bo nie rozglądaliśmy się aż tak. Ale warto się z tym zapoznać, z kim tutaj walczymy, ze szczurami. Myślę, że teraz bym sobie poradził, bo ogarnąłem troszeczkę, jak to działa. Więc zawsze mogę sobie z nim powalczyć w wolnym czasie i nauczyć się, jak to... Moment! Kibelek na środku pustkowia? Co on tu robi? Ciekawe! Bardzo ciekawe! Ach, przestań tu zaglądać, ty kupo gówna! Czemu? Czemu? To jest bardzo istotna część rozgrywki, kibelki, no. Ja nie mam żadnego problemu ze sobą, absolutnie. Żadnego. Nie da
nienawidzę tego miejsca! Szczerze i z całego serca! Dlaczego? Wszystko przez nią! Zło wcielone! Przez nią? Przez nią? To też walczymy z wilkami. Kim może być tajemnicza ona? Co może się znajdować w tej jaskini? Czy jest coś, co pominąłem? Tego dowiemy się w następnym odcinku, czyli w tak zwanej pełnej wersji, jak już wyjdzie. Zatem, wow, RKS. Mega robota. Mega, bo ta gra ma zupełnie inne odczucie, takie bardziej... Nie wiem, sama muzyka tutaj bardzo daje takie odczucie jakiejś gry w grze, że jest bardziej rozbudowana, mniej mroczna, mniej taka... dowalająca, bardziej wesoła. I to jest fajne, bo o ile lubię dobijające rzeczy, bo sam słucham dobijającej muzyki cały czas, to lubię te rzeczy takie bardziej wesołe i to jest fajna odmiana. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że moi widzowie też nie mogą doczekać. Z tego co widziałem to chyba tak, więc dzięki za obejrzenie, dzięki RKS i Lady Grain za stworzenie tej gry. Jeszcze podziękowanie dla Jasu, która ich tam jakoś instruuje z tego co wiem. Prawdopodobnie Szczerbatek, który tam coś z mapami robił w poprzedniej części. Nie wiem, bo on teraz ma studia, więc nie ma życia. On nie istnieje ostatnio, więc nie wiem. Tak czy inaczej, dziękuję wam wszystkim. Dziękuję za obejrzenie, tak jak zawsze, zobaczymy się w następnych filmach. Na razie!